do entuzjazmu potrzebne są wielki ideał i wielkie serce. Chrześcijaństwo ma najbardziej wzniosły ideał – zdobyć szczęście wieczne. Ideałowi potrzebne jest jednak wielkie serce. Jeżeli znajdzie takie serce, to przyciągnie je ku sobie. Jeżeli nie znajdzie, to je przygotuje. Wiara chrześcijańska nie jest ani luksusem, ani zajęciem dla walczących z wolnym czasem. Chrześcijaństwo jest jedynym programem odmładzania, który dotąd zawsze zdawał egzamin. To szkoła wymagająca wysiłku. Uczymy się w niej wierzyć w rzeczy niewidzialne, spodziewać się rzeczy niemożliwych i kochać rzeczy niepojęte. W tej szkole entuzjazmu szczególne miejsce zajmują Światowe Dni Młodzieży, zainicjowane przez świętego Jana Pawła II w 1985 roku w Rzymie. Szóste zgromadzenie młodzieży z całego świata odbyło się dokładnie 30 lat temu tu, w Częstochowie. Jego uczestnicy mówią jednym głosem, że to były niezapomniane chwile. Ich wspomnienia, które zamieszczamy w tym numerze niedzieli, najlepiej wyrażają ducha tamtych dni. Wypełnione ludźmi po brzegi były nie tylko słynne aleje Najświętszej Marii Panny, ale też miejskie skwery, osiedlowe trawniki. Miasto tętniło życiem, tętniło energią, młodością. Nam wszystkim, zarówno ze wschodu, jak i z zachodu, Jan Paweł II powtarzał z mocą słowa z listu świętego Pawła: nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, aby się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, którym możemy wołać Abba Ojcze. Do dziś pamiętam, że tak wielu ludzi połączonych jedną wiarą w jednym miejscu potrafiło się tak pięknie razem skupić, razem się modlić, ale też cieszyć życiem, tańczyć, śpiewać. Wyznawanie i manifestowanie wiary zawsze jednoczy ludzi i tworzy wspólnotę, tak jak wtedy, 30 lat temu, tu w Częstochowie. Być może ktoś z Państwa odnajdzie się na okładce najnowszego numeru niedzieli, na której prezentujemy zdjęcie wykonane podczas szóstych Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie. Mija właśnie 30 lat od tego wydarzenia, podczas którego Jasna Góra stała się jak Tabor górą przemienienia, z której ponad milionowa rzesza młodych nie chciała wracać do szarego świata. Niepowtarzalną atmosferę tamtych dni wspomina ksiądz Paweł Rozpiątkowski, który właśnie w sierpniu 1991 roku przybył na Jasną Górę z pielgrzymką z wiernymi ze swojej pierwszej parafii. Kapłan nie skupia się jednak tylko na przeszłości. Podkreśla, że duch ciągle wieje i chce porywać serca. Rok 1991 dzieje się również dziś. Ta rocznica stała się również okazją do zorganizowania na Błoniach Jasnogórskich w dniach 13-14 sierpnia festiwalu muzyki chrześcijańskiej Jasna Strona Mocy. Na scenie występują znani artyści polskiej i zagranicznej sceny muzycznej, a pielgrzymi śpiewają ulubione piosenki Jana Pawła II. Chcemy traktowania poważnego i to nie tylko wtedy, gdy państwo czegoś potrzebuje, podkreśla zdecydowanie w swoim mocnym artykule ksiądz Janusz Królikowski. Kapłan odnosi się do opinii arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który krytycznie ocenia jednostronne narzucanie radykalnych ograniczeń w kościołach przez władzę świecką. Na początku było wspaniale, a im dłużej, tym lepiej. Czy to możliwe w odniesieniu do małżeństwa? Jak najbardziej, jeśli tylko mamy odpowiedni zestaw naprawczy i potrafimy się nim posługiwać. Na łamach niedzieli przedstawiamy, jak taki zestaw wygląda. Odsyłam również do stron poradnikowych, gdzie nasi specjaliści podpowiadają, jak zrobić bukiet dla Matki Bożej i jak przygotować dom na powitanie noworodka oraz wyjaśniają ważne kwestie dotyczące przygotowania do sakramentu małżeństwa. Na nowy tydzień polecam Państwu nową niedzielę. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.